na kolejnej już senioradzie. Cieszymy się z tego, że pogoda dopisuje, więc na pewno będzie dobra zabawa, bo nasi seniorzy potrafią się bawić. To już kolejna inicjatywa. Wspólnie z Łomżyńską Radą Seniorów organizujemy kolejną senioradę. Rada już działa od 2016 roku. Jednym z takich pomysłów wspólnych z Radą Seniorów było właśnie stworzenie takiej cyklicznej imprezy, na której mogliby się bawić seniorzy, ale oczywiście zapraszani są wszyscy. I też dzisiaj widzimy, że są i babcie, dziadkowie z wnuczkami. I co roku ta impreza przyciąga tłumy. Wcześniej organizowana ona była na Starym Rynku. Teraz trwa rewitalizacja Starego Rynku i przenieśliśmy te wydarzenie do Parku Jana Pawła II. I jak widzimy, jeszcze większa frekwencja niż to było na Starym Rynku. No to wiadomo, to się związane z tym, że tutaj duża część mieszkańców naszego miasta mieszka w pobliżu parku, trzy duże osiedla. I mam nadzieję, że tak jak poprzednia seniorada, ta również przyciągnie ogromne tłumy mieszkańców Łomży. Już zresztą widać, że sporo seniorów czeka na rozpoczęcie kolejnej seniorady. Dzisiaj też przygotowaliśmy szereg atrakcji. Mamy występ zespołów muzycznych z gwiazdą, uczestniczką The Voice Senior, panią Lariso, i mam nadzieję, że też ta osobowość przyciągnie tutaj wielu naszych mieszkańców, a warto podkreślić też, że są też seniorzy z innych miejscowości, bo nasza Rada Seniorów współpracuje z radami z innych miast. Sami nasi seniorzy też gościli w Ostrołęce. Wiem, że dzisiaj też są seniorzy z Ostrołęki, mają być też z innej miejscowości, więc na pewno takie wydarzenia dają możliwość integracji, poznania się, no i dobrej zabawy. Jest bardzo potrzebna, widać to po frekwencji. Jest potrzebna nie tylko dla seniorów, ale też po to, żeby pokazać ich aktywność. Przyznaję, że dzisiaj mamy tylko cztery zespoły senioralne, ale dobijają się do nas z całego regionu. Nie ma takiej możliwości czasowej, żeby wszystkich przyjąć tutaj, żeby wszyscy pokazali, co robią. To są tylko zespoły śpiewacze, a oprócz tego są jeszcze różne inne aktywności. Ale to już do pokazania takiego wewnętrznego w organizacjach, w instytucjach, które prowadzą kluby seniora, dzienne domy pobytu. Także bardzo potrzebne, bardzo. Uczestniczę kolejny raz w senioradzie, chyba w trzeciej, i jestem zachwycona, że jest bardzo dużo ludzi, że jest bardzo dużo zespołów, które występują. W tym roku nie ma tanecznych, ale w ubiegłym roku były zespoły taneczne łomżyńskie i spoza Łomży. Dzisiaj też mamy z Piątnicy. Mamy dwa zespoły z Łomży. Myślę, że taka seniorom jest taka rozrywka bardzo potrzebna, bo mogą wyjść z domu, mogą dowiedzieć się czegoś, tak jak z dzisiejszego konkursu, trochę wiedzy, albo wiedzą, albo przypomną sobie o mieście, trochę historii Łomży. Także świetna impreza i oby takie były każdego roku. Mamy bilety darmowe na miejską komunikację. Nie musimy wydawać pieniędzy, nie ograniczamy się, jeśli coś nam potrzeba, żeby gdzieś pojechać, to jest świetne. To posunięcie Rady Miasta było wspaniałe, że przyznali seniorom bezpłatne bilety na komunikację miejską. No i myślę, że prezydent bardzo dużo robi dla seniorów i oby tak dalej. Bardzo mi miło, że w tej chwili wypowiadam się do kamery i seniorada. Jestem za, żeby co roku była ta seniorada i czekam, bo bardzo dobra jeszcze jest seniorada ogólnopolska. Byliśmy wielokrotnie na tej, ale na razie zaniechano. W każdym razie, że uważam, że seniorzy bardzo dużo są. Jeden jest klub, a nas jest w ogóle jako seniorów i rencistów i emerytów, to jest w Łomży 15 ponad tysięcy. Jest po prostu super. Hey!